Cześć Wiki. Siemka, cześć wszystkim. Bardzo miło widzieć Cię przed koncertem Żyrardowy. Jak Twoje samopoczucie? Bardzo dobrze, jestem podekscytowana. W ogóle dzisiaj gram kilka numerów właśnie z mojej najnowszej płyty Terminal 3, więc się mega cieszę. Czasem niektórym artystom zdarzają się takie wpadki, że zapominają na scenie, w jakim są mieście. Miałaś kiedyś taką wpadkę, że byłaś w mieście, a krzyknęłaś inne nazwę miasta? Jeszcze tak akurat nie miałam, na szczęście, bo bym się trochę zawstydziła, tak myślę, że mega. Ale na szczęście nie mam jeszcze takiej sytuacji. A jak myślisz, z czego to się bierze? Z tego, że artyści tak jeżdżą raz tu, raz tu, raz tam? Myślę, że to jest przez to, że jakby jesteśmy praktycznie cały czas w trasie i czasami wiesz, jakby jesteś w samochodzie, parę godzin jedziesz do jakiegoś miejsca, po prostu jakby nie pamiętasz już gdzie. Więc myślę, że to jest też jakby normalna kolej rzeczy, dlatego że my artyści mamy nawalone jakby wszystkiego tego, jakby koncerty i takie wiesz, wydarzenia muzyczne, więc czasami takie rzeczy się dzieją. No wy częściej widzicie hotel niż swój dom, nie? Jest tak. Teraz miałam ogromną falę właśnie rzeczy, które musiałam zrobić. Jakby się nie było mnie w domu przez jakiś czas, więc dzisiaj jadę do domu i się troszeczkę cieszę, bo zostawiłam kota. Czyli można powiedzieć, że twój pobyt w domu to świętość trochę. Takie święto. Myślę, że czasami tak, ale czasami też mam takie chwile, że jestem za długo aż w domu i mi się trochę tak nudzi, więc u mnie to tak trochę dziwnie wygląda. Wiki, ja ogólnie bardzo lubię twój styl sceniczny i ogólnie porównałbym go do Billie Eilish, bo ty jesteś taka trochę obojętna na tej scenie, nie? I niektórzy ludzie twierdzą, że robisz to od niechcenia. Jak byś to skomentowała? Myślę, że to jest taki trochę mój styl, tak właśnie jak mówisz. Jakby każdy człowiek inni artyści, wiesz, się tak mega ubierają na scenie, bardziej obcisłe rzeczy, czy jakieś takie, wiesz, że wszystko tam jest odkryte, a drudzy właśnie bardziej w taki styl, wszystko takie ogromne. I tak jakby ty chcesz to robić, to nie jest tak, że ktoś tam cię wpycha, bo ty sama decydujesz, tak, co robisz, wiesz, nie? Tak, ja też chcę się też czuć komfortowo na tej scenie, bo jakby gramy godzinkę tego, jakby tej setlisty i to też trzeba się czuć, wiesz, tak komfortowo na tej scenie, żeby się jakoś poruszyć też. Właśnie o tej decyzyjności chciałbym porozmawiać. Ty masz zawsze ostatnie słowo w temacie swojej kariery. Na szczęście jest tak właśnie teraz moim teamem. Oczywiście zawsze staram się znaleźć jakby trochę taki... Złoty środek. Złoty środek, tak, ale jeżeli... nie mogę się skupić przez te dzwonki, ale jeżeli... sorry. Bo jest pełna godzina, bo teraz jest 19. Ale jeżeli chcę czegoś i jakby jestem tego pewna, to mój... Tu jest dużo, tu się dużo dzieje, moi drodzy, tu się dużo dzieje po prostu. Tak, ale... Sam bym się nie skupił, więc jestem pełen podziwu dla Wiki, że ona jeszcze coś mówi, próbuje. Ale jednak to, co ja chcę, jakby moja decyzja jest taka, wiesz, jakby na końcu i ona jest najbardziej taka... A jest coś, do czego ci namawiali, ale stwierdziłaś, że nie? To nie jest w twoim stylu? Było parę takich razy, gdzie były tam jakieś rozmowy i byłam namawiana, ale ja myślę, że mam bardzo taki silny charakter, jeżeli coś chcę i wiem, że jakby to nie będzie dobre, to stawiam na swoje, bo jednak wiem w jakim kierunku chcę też iść. No jednak robię to też dla siebie, jakby tworzę muzykę dla siebie i chcę być też szczęśliwa. A chciałabyś nam zdradzić, jaki kierunek chcieli obrać, ale ty nie chciałaś, czy zostawisz to dla siebie? Myślę, że zostawię to dla siebie. Okej, to porzućmy tematy tego typu, chodźmy do tematu najważniejszego dla ciebie, czyli teraz najważniejszy jest dla ciebie Terminal 3. Tak. Jaki ogólnie był zamysł na tą płytę? Jaki był pomysł? Ja w ogóle zacznę od tego, że miałam taką przerwę od mediów, od wszystkiego i właśnie miałam chwilkę, żeby przemyśleć jakby ten cały projekt, o tym chcę, o czym też chcę, żeby ta płyta była właśnie, jaki przekaz, jaki ona ma mieć. I w sumie doszłam do wniosku, że nie mówię o takim swoim życiu z backstage'u za bardzo dużo i tak stwierdziłam, że fajnie było napisać o tym, że właśnie jestem cały czas w podróży, na walizkach, czy to jest w samolocie, czy w samochodzie. I myślę, że te teksty, które są po polsku, myślę, że słuchając tych piosenek, można też jakby ogarnąć od razu, o co mi chodzi. To jest tak jakby wprost, myślę, że napisane. Dobra, czyli co byś chciała przekazać ludziom? Jakie refleksje chciałabyś, żeby oni mieli po przesłuchaniu tej płyty? Myślę, że... Żeby tak trochę odkryć swój świat, żeby oni trochę bardziej zrozumieli różne zachowania? Tak. Myślę, że każdy słuchając tą płytę może sobie ją inaczej zinterpretować, więc jakby moim takim przekazem jest
taki, że po prostu jakby nie jestem tą Wiki, którą jakby media sobie też wykreowali, niektóre artykuły, typu, że właśnie powiększam sobie usta, że jakby nie robię szkoły, bo mam natłok oczywiście pracy i cały czas jestem w drodze, ale też mam jakby szkołę indywidualną, mylę mi się w ogóle, połączy mi się język, i jakby cały czas robię szkołę, na przykład zdałam szkołę już w maju, nie? Jakby przyspieszyłam sobie trochę te egzaminy, no i teraz mam wolne z szkoły, jakby ludzie o tym nie wiedzą. Chciałam to też podkreślić w piosence Wizja, to jest twoja wizja, mnie, a nie ja. Jestem taki tekst. No i myślę, że jestem taką Wiki, jaką jestem, ale nie, na pewno nie jestem tą Wiki, którą sobie stworzyli niektórzy ludzie w media. 10 piosenek, która twoim zdaniem dla ciebie najważniejsza? Myślę, że jest dużo. Myślę, że każda piosenka z tej płyty jest dla mnie ważna. Ale Wizja myślę, że jest taka najmocniejsza, jeżeli chodzi o tekst i przekaz. A najfajniejsza taka, myślę, że to Potańczenia, Chyba nie mieszaj. A jest jakiś fragment tekstu, z którego jesteś najbardziej zadowolona z tej płyty? Jakiś taki cytat, który no naprawdę utkwił ci w głowie? Myślę, że to z Wizji powiedziałam. To jest twoja wizja, mnie, a nie ja. Jest to bardzo prawdziwy, myślę, tekst. I w ogóle pisając tą piosenkę, ona w ogóle powstała po angielsku i myśleliśmy zrobić tekst po polsku. I jak pierwszy raz usłyszałam demówkę po polsku, to się trochę tak wzruszyłam, bo ma jednak taki przekaz, który jest od serca po prostu. I chcę, żeby ludzie, którzy właśnie słyszą tą płytę i moi fani, zdali sobie z tego sprawę, że też jestem gdzieś tam człowiekiem i też mam jakieś uczucia. No i myślę, że powinniśmy się wszyscy szanować nawzajem i się wspierać, bo jest za dużo jakby negatywu i takiego hejtu. Mnie bardzo zastanawia, czy był jakiś alternatywny tytuł płyty. Były tam parę, chciałabym ci teraz powiedzieć, ale sama nie pamiętam, było ich tak dużo, ale coś tak myśleliśmy, że jakiś nowy etap, że coś zamykam i otwieram i powiedzieliśmy, że w sumie Terminal 3 jest spoko i tym bardziej, że cały czas podróżuję, jakby to jest takie nawiązanie do lotniska. Ogólnie ta płyta jest bardzo dojrzała moim zdaniem i ogólnie w recenzjach też jest napisane, że wie, że ta płyta jest dojrzała. Kiedy przestałaś czuć się dzieckiem i zaczęłaś czuć się nastolatką? Myślę, że ja się cały czas czuję jako dziecko. Ja jakby mam taki trochę dziwny też styl bycia, że na przykład cisnę bekę sobie ze wszystkiego. Myślę, że jestem też w sumie taka dziecinna. Myślę, że nie wiem, ja w sumie czuję się dzieckiem cały czas. A łatwo jest być nastolatką w showbiznesie? Są plusy i minusy. Myślę, że... Plusy? Są jakieś plusy? Są jakieś plusy. No wiesz, jakby robię to, co kocham i niektórzy, wiesz, nie mają takiej szansy. Jakby też wolę robić coś takiego, niż jakby siedzieć cały czas w domu i jakby, wiesz... Okej, dobra. A minusy? Bycia nastolatką w showbiznesie? Myślę, że czasami mam takie chwile, gdzie chciałabym sobie wyjść, jakby nie być trochę rozpoznawalna, jak na przykład, nie wiem... Myślę, że każdy... Kowalska, zwykła Kowalska. Chciałabyś być zwykłą Kowalską, tak, żeby sobie myślę, tak. iść coś porobić. A dojrzewanie na oczach ludzi jest fajne w twoim odczuciu? Jest to trudna rzecz, ale z czasem zdałam sobie sprawę... W sensie nie, przyzwyczaiłam się do tego. Na początku miałam jakieś tam trudności, nawet z tym hejtem, który był, wiesz, jakby była duża fala w ogóle też po Eurowizji, ale z czasem ogarniam już to wszystko. No i mam, wiesz, mogę uciec sobie do Londynu na parę dni i się trochę wyluzować, więc to też jest jakby fajną opcją, że jestem jakby znana tutaj, na przykład za granicą, jak sobie gdzieś pojadę, to mogę być jakby w 100% sobą i nie martwić się o tym, że ktoś mnie nagra, coś tam wrzuci, że jakieś media się rozpiszą, więc mogę sobie oddzielać właśnie takie życie, tam. Życie, takie to już tak zmierzając do końca. Zakończył się rok szkolny, ty go zakończyłaś trochę wcześniej. Jak będziesz wspominała pierwszą klasę liceum? Myślę, że dosyć spoko. Nie miałam żadnych trudności. Jeżeli chodzi o egzaminy, zdałam dobrze. Nie mam żadnych dziwnych dobuszkających czy coś, więc jestem mega zadowolona, że zdałam. No i w sumie dobre ceny mam, więc mam się czym chwalić. No i tak cieszę się, że chciałabyś się pochwalić swoją średnią, czy zostawiasz ją też dla siebie? Dla siebie. Bo jak powiem, że jest dobra i później powiem, a później dla niektórych będzie to zła, to ja nie powiem, ale wiem, że jest dobra i jakby... Czyli ty jesteś sama z siebie zadowolona, a to chyba jest najważniejsze, nie? Moja mama jest zadowolona, rodzice są zadowoleni, więc jakby ja się czuję taka spełniona, jeżeli chodzi o szkołę. Zostały ci jeszcze 2 lata liceum i później studia, czy raczej idziesz w stronę muzyki? Bo bardzo naturalne jest, że wiesz, że artystki, które są na topie, raczej nie idą, tylko skupiają się na tym, co robią, czyli tworzą muzykę. Jak myślę, ty to widzisz?
każdy oczywiście ma inaczej, każdy myśli inaczej. Nie wiem, czy będę miała mieć przestrzeń na studia. Oczywiście nie wykreślam tego. Jeżeli będę chciała, to myślę, że na pewno gdzieś za granicą. Ale zobaczę też, jak się potoczy właśnie to wszystko z moją muzyką. Jeżeli stwierdzę, że będę chciała mieć jakiś tam mały break, to studia myślę, że wejdą w grę. A masz jakiś wymarzony kierunek? Taki, który teraz przychodzi ci do głowy? Myślę, że coś może związane z muzyką, ale to nie jest jeszcze takie pewne. Tym bardziej, że jakby nie wiem, czy jeszcze pójdę na te studia, więc to wszystko jest jeszcze jakby jeszcze do przemyślenia. Ale rozumiem, do matury podchodzisz normalnie. Tak. No i elegancko. Wiki, na TikToku jest taki chłopak, który często cię parodiuje. Mhm. Kojarzysz go? Co sądzisz o jego parodiach? Kojarzę. Szczerze, na początku jakby nie zwracałam na to uwagi, ale... Nie wiem, ja oczywiście, jeżeli na parodie swoje tak się trochę, mam też dystans, też się od czasu do czasu paroduję sama, ale to jest trochę dziwne, że jakby dorosły facet paroduje jakby nastolatkę i mam trochę taki niesmak do tego. A jakie czujesz tam intencje? Wiesz, intencje takie, żeby ci pomóc i trochę cię podbić? Nie, czy tak jakby intencje takie, żeby cię wyśmiać i wystawić się na hejt? To nie jest jakby, myślę, że dobra intencja, bo robienia, wiesz, takich... On ma praktycznie cały content jest o mnie, więc on się wspina na górę, wiesz, jakby hejtując mnie. I to jest trochę dziwne. Oczywiście, wiesz, że tam nie hejtujcie go, bo nie chcę, żeby to było wpłynęło na niego jakoś. Nie, no jasne, źle. Ale chciałem poznać twoje stanowisko w tej ale sprawie. Ale jest to trochę dziwne, wiesz, jakby mógł... Jest dużo innych fajnych rzeczy, których mógł nagrać. Na przykład, nie wiem, jakieś śmieszne TikToki, wiesz, typu... Nie wiem, ja mówię o hejcie i o tym, że powinniśmy się wspierać głośno i myślę, że takie rzeczy i parodiując innych, jakby to nie pomaga nam w niczym. To jest prawda. A cieszysz się, że słowo Arnold jest twoje? Tak. Myślę, że to jest takie oryginalne i ja się cieszę, że mówię to tak, a nie w inny sposób, bo wiem, że mam chociaż akcent. Nie no, ogólnie dobrze to powiedziałaś. Ostatnie pytanie, które pada chyba w każdym wywiadzie, który widziałem podczas promocji tej płyty. Często rozpisują się o tych ustach, powiększonych ustach. Gdzie znalazłaś gabinet, o ile znalazłaś jako 17, bo 17 nie może sobie zrobić, jakbyś to skomentowała? Wiesz co, nie no, myślę, że na ludzką logikę nikt niby nie powiększył właśnie 16-letniej, wiesz, nastolatce usta, więc myślę, że to już jakby taka ludzka Bójda głupota, wyssana z która, palca. No, ja mam, wiesz, jakby... No widać, że one nie są powiększone, kurde, no. No tak jakby jest dużo różnych optycznych rzeczy, którymi można sobie je powiększyć. Wiesz co, nie wiem, myślę, że niektórzy pytają osób, czy mają zrobione usta i jakby widać, że mają zrobione, mówią nie. A ja mówiąc prawdę i że nie mam i tak się czepiają i tak się czepiają, ale myślę, biorę to jako komplement. O. A będziesz chciała po 18 roku życia coś z tym zrobić, bo wtedy już legalnie będziesz mogła zrobić, no i teoretycznie to nie jest zabronione, to nie jest przestępstwo. Wiesz co, nie, ja sobie też powiedziałam, oczywiście nie, jakby myślę, że każdy ma, wiesz, jakby prawo zrobić, robić to, co chce, jakby jeżeli ty się czujesz tak ładnie, to jakby rób to i czuj się w tym jak najlepiej, ale ja sobie powiedziałam tak, że jakby chcę się starzeć naturalnie i jakby nie chcę sobie nic... Na ten moment, jakby na tą chwilę nic zrobić. No dobrze, Terminal 3, gratuluję tak. Płyty. Moja droga, szykujesz już czwartą? Wiesz co, tam mam parę kawałków w szufladzie, więc myślę, że jakbym miała w ogóle teraz wydać czwartą płytę, to mogłabym to zrobić, bo mam na tyle materiału, że mogłabym to razem skumulować i zrobić czwartą płytę, ale piszę jeszcze więcej, bo chcę jeszcze lepszą muzę napisać. A ty chciałabyś być śpiewającą influencerką? Chcesz iść w tym kierunku, czy raczej tylko muza? Bo nie widzę u ciebie takich influencerskich ruchów i zastanawiam się, czy ty tego nie chcesz, czy z czego to wynika? Czuję się bardziej komfortowo w muzyce. Teraz staram się tam trochę podkręcić Insta pod właśnie muzę i jakby o nowościach, które czekają moich fanów. Za niedługo będę też robić fajne rzeczy. Nie czuję się jako influencerka za bardzo, w sensie nie wiem, trochę jakby to wiesz, jakby influencerstwo, jakby muzyka to nie jest... Nie ma znaku równa się między tym. I ty raczej wolisz być muzyką, raczej, nie influencerką. Raczej muzyką, no. No i bardzo dobrze. Ej, dobrze ci poszło. Dziękuję. Powiem ci, że to naprawdę, Wiki, bardzo dobrze wypadłaś. Ćwiczyłaś, czy to tak pstryknęło po wiesz prostu? Wiesz co, nie wiem, jakoś mi się coś tam popokręcało w głowie i teraz myślę, że rozmawiam jak człowiek. Dużo osób mi to mówi, że się oj, poprawiłam. Przestań, zawsze rozmawiałeś jak człowiek. Nie, naprawdę fajnie, dzięki. Gratuluję. Młoda. Dzięki. Urodziny będziesz miała wkrótce, wszystkiego najlepszego już teraz ci życzę. Dziękuję. Będziesz świętowała je?
Właśnie nie wiem. Chyba gdzieś za granicą bym chciała sobie albo pojechać, albo w domu poleżeć cały dzień. Okej, okay, ale no. Fajnie wypadłaś. Ekstra, dziękujemy bardzo. Przy czwartej płycie to już będzie naprawdę level up. Dzięki. Dzięki.